trzeba się modlić o powołanie. Jeszcze wcześniej mówiłem o tym, że o wiarę trzeba walczyć. Pana Jezusa warto doświadczać, się nim zachwycać. I to wszystko możemy osiągnąć dzięki modlitwie, dzięki relacji z nim. I ktoś wczoraj słusznie mnie zapytał, no ale jak się modlić? Jakie są skuteczne modlitwy a propos powołania? Ja się przyznam, że mam swoją osobistą przygodę a propos modlitwy. I takie moje bardzo mocne doświadczenie modlitwy pochodzi jeszcze sprzed seminarium. Mimo tego, że teraz mogę być bardzo blisko Pana Jezusa, trzymać Go w swoich dłoniach, być tuż przy Nim, to takie bardzo mocne doświadczenie relacji z Panem Bogiem zaczęło się jeszcze przed seminarium. Ja kiedyś przychodziłem do Pana Jezusa, chodziłem na mszę świętą, no ale żyłem w sposób obłudny i jak przychodziłem do Pana Jezusa, to owszem zachowywałem się jak wszyscy, klękałem wtedy, kiedy trzeba, mówiłem Mu słowa, że Go kocham, próbowałem zbudować z Nim relację i budowałem z Nim relację, choć z mojej strony była ta relacja obłudna i dosyć fałszywa, że tylko w pewnych okolicznościach. Ale później w moim życiu miało miejsce ta trudna sytuacja, o której wam mówiłem, gdy mój brat był w śpiączce przez 7 tygodni i wtedy ja sobie przypomniałem o tym w całej tej ciemności, o tym, że ja to wszystko muszę omówić z Panem Jezusem, z tym, do którego przychodziłem. I znalazłem taką kaplicę, bo ja wiedziałem, że to będzie nietypowa rozmowa z Panem Bogiem, nietypowa modlitwa. I znalazłem taką kaplicę na Ostrowiu Tumskim, na Fakultecie Papieskim i tak podejrzewałem, że w tamtych godzinach nikogo nie będzie po południu. No i po prostu sobie siadłem i siedziałem z pół dnia w kaplicy i po prostu patrzyłem na Pana Jezusa. I nic się nie odzywałem. Byłem cicho i się po prostu w Niego wpatrywałem. I po kilku godzinach naszło mnie takie ciepło i przekonanie, że On jest. On rzeczywiście jest. Myślę, że to uczucie wtedy zdefiniowało całe moje życie. Że Bóg rzeczywiście jest i rzeczywiście mówi. I przychodzi z tymi wszystkimi łaskami, które są nam potrzebne w danej sytuacji życia. I ktoś pyta, jakie to są konkretne modlitwy, które mogłyby posłużyć naszemu powołaniu. No nie ma jakichś gotowych formułek. Przecież Bóg jest tak wielki, że On ma swoje ścieżki. I to wszystko zaczyna się od tego momentu tu i teraz, od mszy świętej, od Najświętszego Sakramentu i od tego, by chcieć przy Nim być. Ja na szczęście wtedy znałem drogę, do kogo warto pójść w tej najtrudniejszej sytuacji życiowej. Później w mojej przygodzie wiarą, mojej przygodzie z modlitwą, nauczyłem się wielu różnych form modlitwy. Kiedyś to tylko umiałem Zdrowaś Maryjo, Ojcze Nasz. Pamiętam, że mój brat też chodził na grób naszego taty i mówił Zdrowaś Maryjo i się modlił. No bo zbyt wielu modlitw to aż tak nie znaliśmy. Nie byliśmy jakimiś wybitnymi teologami. Taka raczej teologia uliczna. No i później, co zabrzmi niezbyt kozacko-rapersko, to nauczyłem się takiej modlitwy, prowadziłem dziennik duszy. No ale to tam nie mówcie tym, co mi robią bity i tak dalej, no bo to nie brzmi. Ale z drugiej strony dla mnie bardzo mocno brzmi, bo nauczyłem się modlić Pismem Świętym. Codziennie rano staram się, żeby sobie robić taką medytację biblijną. A w związku z tym, że no, jestem dosyć roztrzepany, to ktoś kiedyś mi doradził, że może łatwiej ci będzie, jak będziesz sobie pisał. I tym sposobem nauczyłem się kolejnej modlitwy, która myślę, że również w kwestii mojego powołania gdzieś mi pomogła, aby odkryć, kim jest Chrystus jeszcze mocniej. Pamiętam, że
zawsze miałem takie pragnienie, by być bliżej Jezusa, by mocniej Go poznać. I modlitwa to właśnie takie przebywanie z kimś, kogo się kocha, z kimś, kto rzeczywiście jest, kogo się kocha, ale kto przede wszystkim nas kocha. I gdy widzimy przedmiot naszej miłości, to siłą rzeczy zawsze chce się być bliżej. I w naszym życiu nieustannie powinna być taka potrzeba, by poznawać Go bliżej, by się czegoś dowiedzieć o Nim więcej, by próbować jeszcze piękniej z Nim rozmawiać. Ja dlatego w kapłaństwie należałem do różnych grup modlitewnych i na przykład jak szedłem do neokatechumenatu, no nauczyłem się tam na przykład słuchania Słowa Bożego. No i jakiś gimp, pamiętam taki z gimnazjum, to później w echu słowa mówił, no odnosząc się do słów z pierwszego czytania, no i słowo w słowo był w stanie cytować. No jeszcze nieraz mi tam zwracali uwagę, bo tam zawsze do księży mówią po imieniu, to oj Kuba, Kuba, musisz się jeszcze dużo nauczyć. I taki z gimnazjum zawsze za mną chodził, ale rzeczywiście można się było i sam tej wspólnoty nauczyć. Chociaż jeżeli mówiłem na przykład o wspólnocie charyzmatycznej, która też była w naszej parafii, i mówiłem, że są tacy, którzy twarzą padają przed Najświętszym Sakramentem, to inni nie potrafili w to uwierzyć. I rzeczywiście, gdy też modliłem się we wspólnotach charyzmatycznych, to również nauczyłem się tam tego, że wiara może być żywa, to znaczy Pan Bóg ma swoje ścieżki do serca człowieka. I ci ludzie, których spotykamy w naszym życiu, których tak naprawdę Pan Bóg nam podsyła, też mogą stać się dla nas taką drogą modlitwy. Nasza modlitwa też bardzo mocno jest związana z naszą sytuacją życiową, bo Pan Bóg też pokazuje konsekwencje modlitwy, czyli modlitwa musi mieć swoje odniesienie w uczynkach. Przecież modlitwa księdza siłą rzeczy różni się od modlitwy małżonków, a pewnie i modlitwa małżonków ma swoją dalszą część w pięknych słowach względem męża, względem żony, w pięknych uczynkach. To również staje się modlitwą. Tak więc na każdym etapie życia trzeba nam się uczyć modlitwy. Nikt z nas nie może nigdy powiedzieć o sobie, że już dość tej nauki, że może już wystarczy, że no już osiągnąłem jakimś tam level mistrzostwa i że już więcej nie potrzebuję. To nieprawda. My jesteśmy na tym świecie, a Bóg tak bardzo przekracza ten świat, że ewidentnie, no nieustannie trzeba nam pracować nad modlitwą. A propos modlitwy o mądre rozeznanie powołania, świetnym sposobem jest zaangażowanie w kwestię powołania Matki Bożej. Ja nawet kiedyś tego za bardzo nie słyszałem od nikogo, tylko po prostu miałem taką potrzebę serca. Jak wcześniej wspomniałem, no taka droga od rapera, od ziomeczka do bycia księdzem. Ja jestem zupełnie normalny, nie miałem jakichś takich predyspozycji. Nawet jak z bratem kiedyś próbowaliśmy odprawić mszę świętą w domu, tak nie wiem czy próbowaliście, no to nam nigdy nie wyszło, jak żeśmy próbowali jakoś z kieliszków zrobić dzwonki i zawsze albo gdzieś rozlał wodę, albo no nigdy nam się to nie udawało. I też sobie pomyślałem, no jak to w ogóle, no zero predyspozycji. I z jakiegoś takiego totalnego lęku, że wchodzę w zupełnie nowy świat, w inne środowisko, w coś, do czego pewnie nie mam żadnych predyspozycji, postanowiłem zaangażować Matkę Bożą, też z takiego trochę ludzkiego wyrachowania, bo sobie pomyślałem, no z mamą zawsze raźniej. No więc mama jest tą, która kocha, która przytuli, która się będzie opiekować, jest tą, która jest piękna. Tak więc to piękno jest bardzo takie dodające otuchy i wtedy postanowiłem ją zaangażować. I myślę, że angażowanie Maryi w kwestię powołania, wyboru powołania, to jaką decyzję podjąć a propos swojego życia, bo ona
jest też takim wzorem takiego odważnego odpowiadania Panu Bogu tego swojego tak, no jest czymś bardzo wartym, bardzo potrzebnym, bardzo ważnym i rzeczywiście warto. Ja się przyznam, że ja dlatego też tak ciągam się na tych pierwszych pielgrzymkach. Nawet kiedyś jako kleryk to jeden duszpasterz młodzieży mnie wyrzucił z pielgrzymki, a to też nie chcę się usprawiedliwiać, może trochę przez takiego mojego kolegę, no bo miałem takiego kolegę zresztą też pobożny, no ale taki dresiarz i zawsze cała tubka żelu i miał taką fryzurę cały przylizany i tutaj z przodu mu stało, on to nazywał już to balkonik. Miał taka grzywka stojąca, no i fryzura a la balkonik i no i taki dresiarz na żel i oprócz tego wychowywany przez babcię, czyli cały czas coś powtarzał o bolszewikach, że bolszewicy, bo mu tak babcia mówiła, że to są bardzo źli ludzie, bolszewicy, no i, ale bardzo rozkochany w Matce Bożej. No i my takie dosyć oryginały, no to tam któryś z pasterzy młodzieżowych miał porządną młodzież, to nas pogonił i wtedy na szczęście ksiądz Orzechowski nas przyjął z powrotem. Ja w ogóle w szukaniu swojego powołania miałem taką zasadę, żeby nie iść śladami mojej mamy, a w związku z tym, że tu była moja mama u Wawrzynów, no to ja gdzieś szukałem gdzie indziej, no bo to zawsze sobie myślałem, tu jacyś jej znajomi, to będę bardziej pod kontrolą i będą coś powiedzą mojej mamie, że gdzieś może coś nieodpowiedniego zrobiłem, a tak to bardziej na luzie. Ale właśnie to na luzie się okazało niezbyt czymś dobrym. No i wróciłem tam, gdzie rzeczywiście można było odkryć swoje powołanie. I na szczęście ksiądz nas przyjął, ale pamiętam, jak żeśmy na polu, bo nas tak wyrzucili po drodze z pielgrzymki, już nie będę tu wchodził w szczegóły za jaką działalność, ale to tam właśnie a propos tej całej postawy dresiarsko-żelowo-folklorystycznej. No i na polu i mój kolega mówi, słuchaj, jakbyśmy gdzieś szli do Pacanowa, to owszem, moglibyśmy się poddać tutaj w tym rowie, ale my idziemy do Matki Bożej, to no, nie możemy stanąć tak po prostu. I rzeczywiście Maryja, obrałem sobie kiedyś ją za patronkę swojego powołania i na niej się nie można zawieść. Maryja jest tą, która bardzo mądrze, bardzo dobrze podpowiada, którą drogą pójść przez życie, która nadaje takiej odwagi, tego by być bezkompromisowym w poszukiwaniu drogi powołania i tego by nie iść na łatwiznę. Ja w ogóle kiedyś też a propos powołania, modlitwy o powołanie, wymyśliłem sobie, że no bo generalnie z tej mojej subkultury to wolność jest najwyższą wartością. No i zawsze taką miałem opcję i zasadę, żeby nic nie podpisywać, do niczego się nie deklarować, bo później może być jakiś przypał. No więc jak już miało dojść do samych święceń kapłańskich, to tak sobie zacząłem to wszystko analizować, że no krew nie woda, tyle fajnych dziewczyn, ja w ogóle przecież normalny jestem, no jak to, że może, no może to nie pyknąć, tak się deklarować na całe życie. No i wtedy poszedłem już do rektora, że ja już chodziłem w sutannie i miałem swoją relację z Panem Bogiem, tak więc oczywiście nie mogłem go zostawić, ale miałem taką opcję, że skoro ludzie tworzą związki tak zwane niesakramentalne i żyją na kocią łapę ze sobą, to ja sobie pomyślałem, może ja bym tak właśnie z Panem Bogiem. Tak na kocią łapę, żeby tak nic nie podpisywać, ale że już mogłem komunię świętą rozdawać, no to by było spoko. No i poszedłem tak właśnie do rektora, że ja bym na razie nie przystępował do święceń, żeby mi jeszcze to odwlekli o jakiś czas. Rektor szybko się zorientował, mówi, no takich jak ty to znam, co to dopiero po 70 by powiedzieli Panu Bogu swoje tak. No i mówi, nie ma takiej możliwości. I powiedział, proszę iść i się pomodlić, ty się zastanów, albo w lewo, albo w prawo. I tu znowu mnie modlitwa uratowała, bo też pamiętam ten wieczór wtedy, gdy na modlitwie ja sobie uświadomiłem to, kim jestem.
Pan Bóg też bardzo wyraźnie, jak się modlimy w kontekście naszego powołania, pokazuje nam prawdę o nas, taką obiektywną, prawdziwą prawdę, to kim jesteśmy. Ja wtedy sobie uświadomiłem, że ja i tak bym dzień w dzień budował ołtarzyki i chodziłbym do kościoła, że mi naprawdę na tym zależy jak na niczym innym w życiu i że jestem w stanie podjąć to ryzyko. W przypadku powołania, gdy człowiek się modli o powołanie, to wszystko, co przed nami, chociażby ta deklaracja, że trzeba się zadeklarować, by wyjść w pewną, konkretną drogę życia, może się jawić jako coś przerażającego. No bo ja nigdy wcześniej wtedy nie byłem księdzem, to nie wiedziałem, jak to jest. Nikt z was jeszcze tutaj, jeżeli jest panna albo kawaler, to nie był mężem albo żoną. To też nie wiecie, jak to jest. Najwyżej z obserwacji i z opowieści, no ale sami tego nie doświadczyliście. Tak więc zawsze jest to ryzyko w kwestii powołania. Ale modlitwa, właśnie ta szczególna obecność Matki Bożej, pokazuje zupełnie inną perspektywę w kontekście owszem ryzyka, ale podejmowanego w pewnej pięknej perspektywie i w perspektywie miłości. Jeżeli człowiek kocha, to przestaje widzieć jakąś ciemną przepaść i że w ogóle jakiś dramat, tylko zaczyna dostrzegać taką piękną perspektywę, właśnie taką nadzieję na to, by zacząć wreszcie żyć pełnią życia, by przestać być jakimś takim skrępowanym nie wiadomo kim, ale nabrać tej swojej tożsamości. I modlitwa, szczególnie przez wstawiennictwo Matki Bożej, pomaga. A im ciężej jest się komuś zebrać do modlitwy, to tym większa łaska. Im więcej jakichś argumentów po ludzku, że jest ciężko, to tym lepiej. Ja miałem dla siebie taką żenującą sytuację jakiś czas temu. Jak byłem na parafii na Grabiszyńskiej, tam w zakrystii są siostry zakonne. No i taka była siostra bardzo bezpośrednia. I no i kiedyś zaspałem w niedzielę. Śpię sobie, a tu nagle mnie siostra szarpie. Wstaniesz czy nie? Ludzie czekają. Wstawaj. I tam się zdrze nade mną. No ja się zebrałem. Sturlałem się z tej plebanii na dół. Tam blisko z plebanii do kościoła. Wszedłem do kościoła. Cały kościół ludzi. W ogóle pogoda wtedy była taka trochę beznadziejna. Deszcz padał. I jak się przyjrzałem tym wszystkim ludziom i sobie, to ze wstydem się spostrzegłem, że gdyby nie ta siostra z zakrystii, to mnie by nie było wcale na tej mszy świętej. I co z tego, że ja stoję najbliżej Pana Jezusa, skoro przecież Bóg zna moją intencję i to, od czego to się wszystko zaczęło, że no beze mnie się nie zacznie. No więc musiałem przejść, bo beze mnie się nie zacznie. I zobaczyłem też wielu młodych ludzi w kościele i sobie pomyślałem, że może niektórzy musieli mierzyć się z jakimiś dziwnymi spojrzeniami albo komentarzami w domu, że no po co ty tam idziesz, że to nie ma sensu. Albo może na przykład coś ciekawego robili w domu. Nie wiem, mój ministrant mi opowiada, że on lubi grać w LOLa. No i może ktoś musiał zasejwować tego LOLa albo jakąś inną grę, czy przerwać oglądanie serialu, bo Pan Jezus czeka i może ktoś miał bardzo daleko do kościoła w ten deszcz. I Pan Bóg doskonale to wszystko zna. Tak więc to nie ma znaczenia, w którym miejscu stoimy w kościele. Chociaż jeżeli świadomie cały czas gdzieś tam unikamy i jesteśmy cały czas w progu kościoła i boimy się podejść do przodu, to też słabe, ale Pan Bóg przede wszystkim patrzy na kondycję naszego serca i im trudniej przychodzi modlitwa, jednak umiemy się do niej zmobilizować, tym więcej łask, również w kontekście powołania. Im trudniej wychodzi nam modlitwa, to tym może stać się piękniejsza i wspanialszą rozmową z Bogiem. Wcale nie trzeba być jakimś wybitnym teologiem, wybitnym naukowcem, żeby umieć zbudować sobie swoją osobistą relację z Bogiem. Żeby rzeczywiście spotkać Go w swoim życiu, się Nim zachwycić i pójść swoją drogą powołania, jakiekolwiek jest to powołanie, ale za Chrystusem, ale zgodnie z wolą Bożą,
pod natchnieniem Maryi, no bo tak jak wcześniej wspomniałem, to ona jest tą wspaniałą orędowniczką, jest takim wzorem tego, jak odważnie iść za Panem Bogiem, za głosem Bożym. Dlatego módlcie się, szukajcie nowych modlitw, wspanialszych modlitw, tych modlitw, które być może wydają wam się za trudne, zbyt wymagające. To później ten czas poświęcony Panu Bogu bardzo mocno zwróci się po ludzku, a im trudniej, to tym piękniej może być później. Amen.